idziemy zobaczyć, czy Morze Bałtyckie bardzo mocno różni się od Ostsee. W nazwie na pewno. Zobaczymy, jak w wyglądzie. Czym różni się plaża niemiecka od plaży polskiej na odcinku 10 km. Za daleko nie będziemy szli, bo praktycznie już jesteśmy nad morzem. Wszystko no to jesteśmy na plaży. Inaczej, jest dziko jakoś. Sielsko. I nie ma parawanów. Ale tam jest jakaś wyspa. Stara. No ciekawe, co to. Ale dziwna jest ta ma. Zobaczcie tam, jaki jest odpływ, jak się morze mocno cofnęło. Jak to wygląda. No nie odpływ jako taki, ale tak wygląda, jakby się tak mocno cofnęło, nie? No zobacz, dokąd się, gdzie się zaczyna woda z kałużami takimi, a gdzie sięga normalnie. No tu jest naturalnie. Czyli co, mówiąc, że zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy plażą polską a plażą niemiecką, mówiłem to sarkastycznie i z żartem, a jednak okazuje się, że na tym odcinku tych 10 km polska plaża, która jest tam. Tam mamy Świnoujście. Nigdy nie widziałam takich plaż. Nigdy nie zapomnę twoich oczu. Nie. Różni się mega mocno. No i na tej plaży można znaleźć euro, a nie złotówki. Z tym, że tutaj nie wolno ich poszukiwać wykrywaczem. No nie znam się na tym specjalnie, ale o ile mnie pamięć nie myli, ten zasób wiedzy, który posiadam, to w Morzu Bałtyckim nie ma odpływów i przypływów. A jednak ta plaża naprawdę tak wygląda. Zobaczcie. Tam jest regularny piasek. A tutaj morze jest ewidentnie cofnięte. Wygląda jakby był odpływ. No. Chodzimy teraz po czymś, co standardowo jest pod wodą. Nie, naprawdę to wygląda jak odpływ. Czyli w takiej sytuacji, jakby tak było u nas, jakby się pochodziło z wykrywaczem, jedna obrączka dziennie albo bransoletka, to jest minimum. Mam muszelkę taką dużą. Parking płatny 1 euro. Ta, płatny. Nikt nie patrzy, nie płacimy. Więc idziemy zwiedzać kolejną atrakcję turystyczną. Jesteśmy tym razem w miejscowości Heringsdorf. Idziemy na spacer. W koronach drzew, czy w chmurach on się nazywa? To spacer w koronach drzew, czy spacer w chmurach jest? Jak to nie, się nazywało? No w każdym razie tam wysoko idzie taras widokowy w koronach drzew i idziemy sobie tam pospacerować. A potem zobaczymy bardzo klimatyczny dworzec kolejowy w miejscowości Heringsdorf. Mała aktualizacja, nie wchodzimy na ścieżkę w chmurach. To są złodzieje. Bo Niemcom coś chyba padło na głowę, za blisko byli słońca. Bo wołają sobie za to 12 euro. Ja wiem, że to jest atrakcja, ale bez przesady. Właśnie wracamy z naprawdę bardzo ciekawego muzeum, w którym płaciliśmy 10 euro. A tu jest 12 tylko po to, żeby przejść pomiędzy drzewami. 12 euro, jak chcesz. Lekka przesada. Ale ja na to nie idę. No tu jest wejście na dworzec, ale czy to jest wejście na peron? Że sobie tak można przejść? No to idźmy.
No można. Siebert Heringsdorf. Najciekawsze, co w tym dworcu jest, to jest po tej stronie, a nie tam z tyłu. Tak jak powiedziałem, jest bardzo klimatyczny, fajnie wygląda. Ale widziałem, jak przejeżdżaliśmy tutaj jakieś stare wagony. I właśnie to chciałbym sobie zobaczyć z bliska. Mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzało. Wagon w kształcie, który nie przywodzi mi na myśl niczego, co widziałbym wcześniej. Nie wiem, do czego mógłby służyć. I tutaj jakiś taki skład takiej kolejki, która jeździła pomiędzy Heringsdorf and Siebert. Przynajmniej tak głosi tablica na oknie. Widać, że stary ten składzik, ale bardzo ciekawy. No ja zajrzeć do środka nie jestem w stanie, ale kamera zajrzy i może zobaczę, jak było w środku. Czy jest tam jakieś wyposażenie. Nie wiem, czy coś widać. Sprawdzę to potem. A za nim jeszcze jeden jakiś stary składzik. Ale już taki typowo towarowy. A ja idę zobaczyć ten drugi stary pociąg. Mam nadzieję, że nie będzie krzyczał, że tędy przechodzę. No to wygląda mniej więcej tak, jak Franek Dolas, jak uciekał z obozu, jechał wagonem razem z bykiem. To coś w ten deseń jest. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. I to nie był Strasburg, tylko Strasberg, baranie. Miasto w Austrii. Ale widać, że wszystkie wagony opisane są w taki sposób, który świadczy o tym, że jeździły tutaj na tych liniach i w tej miejscowości. A po drugiej stronie mamy graffiti. Nie wyobrażacie sobie, jak bolą mnie nogi. Ale naprawdę, tyle się dzisiaj nachodziłem, że ledwo stoję. A więc usiadłem. Jesteśmy już po polskiej stronie. Jesteśmy w Świnoujściu. I w związku z tym, że większość dnia spędzaliśmy na chodzeniu i na dwóch bułkach, no to nie jechaliśmy do pokoju, tylko jechaliśmy od razu w miasto, żeby coś zjeść. Michał z Kubą walczą z parkomatem. Zaparkujemy auto, czy opłacimy parking i idziemy dzisiaj najprawdopodobniej na zapiekanki. Testowałem je kiedyś, były bardzo dobre, więc dzisiaj myślę, że będą, mam nadzieję, że będą nie gorsze. Naprawdę jestem strasznie głodny. Zapiekanka zawsze najlepiej smakuje, klasyczna. Taką spożyję, a jak będzie mało, to wezmę drugą. No dobrze, to została nam do zwiedzenia i do zobaczenia ostatnia atrakcja turystyczna, czy może nie ostatnia atrakcja turystyczna Świnoujścia, ale na pewno jedna z atrakcji, która jest ikoną Świnoujścia, czyli wiatrak Stawa Młyny. I tam właśnie się udajemy. Jak byłem tutaj w zeszłym roku we wrześniu, no to popołudniami można tam było swobodnie sobie pospacerować, chociaż pogoda nie dopisywała jakoś specjalnie, ale przynajmniej nie było ludzi. A dzisiaj będzie ciężko zdjęcie, żeby być na zdjęciu samym z wiatrakiem. No i tutaj można zaobserwować to samo, co widzieliśmy, będąc po niemieckiej stronie. Jakaś forma odpływu, bo tak jak mówię, jak byłem tutaj wcześniej, to normalnie wszędzie była woda.
a teraz jest bardzo mocno cofnięta w stosunku do tego, co było wcześniej. Dobra, dosyć ględzenia, idę pod wiatrak. Piękne widoki. Może nie można nazwać tego zachodem słońca, ale już chyli się, powiedzmy, pomału ku zachodowi. Piękne, czyste niebo. A za parę minut będziemy świadkiem tego, jak do portu będzie wpływał ogromny statek. Koniec atrakcji turystycznych na drugi dzień majówki. Tak jak wyszliśmy z domu o godzinie 8.30, tak jest godzina 20, a my jesteśmy cały czas na nogach. Bardzo intensywny dzień, ale wracamy do samochodu i jedziemy do pokoju, bo nóg nie czuję. Podejrzewam, że reszta ekipy również. Zmęczenie daje się we znaki. Więc tylko teraz z powrotem do pokoju i odpoczywamy. Wiem, że to subiektywna ocena i ktoś się może z nią zgodzić, ktoś nie. Podejrzewam, że część z was przyzna mi rację, część będzie innego zdania. Nie ma w tym nic złego. Myślę, że Świnoujście zdecydowanie bije na głowę. Kołobrzeg, Międzyzdroje, Sopot, moim skromnym zdaniem, dużo ładniejsze i jakieś takie inne, przyjaźniejsze. Pomimo tego, że kwestii takich jak stragany z maskotkami, magnesy, bryloczki, no jest tego naprawdę po kokardę, to jednak mimo wszystko odnoszę wrażenie, że Świnoujście ma inny klimat i mimo tych wszystkich straganów ta komercja nie jest taka nachalna, albo taka, no nie wiem, prostacka, nie wiem jak to nazwać. Zgodzicie się albo nie. Zbliża się północ. Nie wiem, ile tam zostało. Przepraszam, jest po północy. A więc śmiało można uznać, że drugi dzień majówki się zakończył. Ja nie ukrywam, jestem strasznie zmęczony. Ten dzień minął mi bardzo szybko. Cały dzień na nogach, cały dzień w biegu, cały dzień od jednej atrakcji do drugiej. Było warto, bo naprawdę bardzo ciekawe miejsce zobaczyliśmy. Ale jestem naprawdę bardzo zmęczony i w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać. Ja idę spać i widzimy się rano. Jutro może w końcu plaża i wykrywacz.
który cały czas jest ze mną w pokoju, ale ani razu nie miałem czasu, żeby z nim wyjść i czegokolwiek na tej plaży poszukać. Trzymajcie się, cześć.